Nie spodziewałam się, że mój występ będzie doskonały i na pewno nie czuję, że taki był. Czuję się bardzo wdzięczna, że mogłam grać tę muzykę. To była taka radość. Cały czas się świetnie bawiłam i po prostu czułam głęboką miłość do muzyki. Myślę, że to wszystko, o co naprawdę mogę prosić. W moim odczuciu muzyka Chopina jest bardzo głęboka, intymna, o wrażliwej ekspresji. W jego muzyce jest tyle złożoności, że po prostu wzywa mnie do pracy, grania i słuchania. Jest w niej tyle ludzkiego pierwiastka, człowieczeństwa. I dlatego uważam, że muzyka Chopina jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Pracowałam nad 24 preludiami i myślę, że jak do tej pory jest to najtrudniejsze, ale też najwspanialsze, co wykonywałam i grałam dla siebie. Cykl preludiów jest bardzo długi, nieustannie zmieniają się w nim różne jakości i środki wyrazu. Jako wykonawca myślę, że to po prostu wyczerpujące. Jest to materiał wyczerpujący zarówno do ćwiczenia, występowania z nim, jak i myślenia o nim. Zdecydowanie ten cykl stanowi ogromne wyzwanie. Niektóre utwory grałam już od dłuższego czasu, bo kiedy dorastasz, zawsze grasz Chopina. Myślę, że oficjalnie zaczęłam przygotowania w 2019 roku. Wtedy naprawdę zaczęłam składać repertuar, bo wszyscy myśleliśmy, że konkurs odbędzie się w 2020 roku. Jestem też wdzięczna, że mieliśmy ten dodatkowy rok. Mogłam odłożyć mój repertuar i wrócić do niego. W tej przerwie dojrzałam zarówno jako osoba, jak i artystka. Od zawsze chciałam grać na pianinie. Moja mama gra na pianinie w kościele. Błagałam rodziców, żeby zapisali mnie na lekcję pianina. Wtedy odpowiedzieli, że jestem za mała. I w dojrzałym wieku 4 lat w końcu się zgodzili. Pokochałam to. Po prostu od zawsze chciałam grać. Każdy pianista, którego słucham, wnosi swoją grą coś świeżego, nowego, osobistą ekspresję. Nie chcę wybierać, którzy pianiści są moimi ulubionymi, a którzy nie. Uważam, że w grze każdego wielkiego pianisty możemy coś zaobserwować. Od każdego możemy się czegoś nauczyć. Jestem wykształconą śpiewaczką klasyczną, sopranem. Wykonuję pieśni solowe i repertuar operowy i to moje główne zajęcie. Kocham wszystko od teatru muzycznego po muzykę popularną, jednak głównie skupiona jestem na operze i muzyce klasycznej. Uwielbiam gotować i zapraszać do siebie znajomych. W wolnym czasie śpiewam, ale to pewnie nie zalicza się jako hobby, bo w połowie jest to moim zawodem. Kocham gotować, kocham wychodzić na zewnątrz, spacerować. Na przykład ostatnio byłam w Aspen w Colorado i było tam przepięknie. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury.